Sportowy jako pierwszy wystartuje pan. Kikorski. Wielkie brawa, proszę państwa. Drugi zaprzęg, pan Andrzej Benedykciński i pani Joanna Krakowska. Jako trzeci zaprzęg, pan Wojciech Soborski i pan Michał Soborski. Czwarty zaprzęg, pan Jerzy Grzelab. Wielkie brawa, gospodarz dzisiejszych zawodów z panem Dariuszem Haberskim. Piąta, nasz rodzynek, Katarzyna Mazarewicz i Artur Krawczyk. Szósty, pan Marcin Haberski i Daniel Haberski. Jako siódmy zaprzęg, Jan Sternicki i Weronika Sternicka. Ósmy zaprzęg, Paweł Gorczyca i Radosław Słociński. Dziewiąty, pan Edward Liszecki i Jarosław Kupiec. Dziesiąty zaprzęg, to jest pana Jacka Suberskiego i pana Wiesława Lewańskiego. I jako jedenasty zaprzęg, pan Rafał Paszyński i Joanna Krakowska. Przed państwem 11 zaprzęgów. Liczna grupa na dzisiejszych zawodach, panowie. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze. Na początku przed zawodami bywało to różnie. Dzisiaj jednak się troszkę przyjaśnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie do końca. Jak już wcześniej wspomniałem, przy państwu prezentuje się 11 zaprzęgów. Zaprzęgi będą zmagały się w stronę przeszkód. Wymagana tu jest zręczność oraz krótszy czas przejazdu. Zaraz rzutki na przeszkodach pochodzący są karani 5 sekundami karnymi. Dodane te sekundy karne zostają do czasu rzeczywistego przejazdu. Jeszcze raz nagrodźmy wielkimi brawami te zaprzęgi, zachęcając do ostrej rywalizacji. To wszystko dla państwa. Myślę, że będzie dobra zabawa, a ja przekażę mikrofon jednemu z gospodarzy dzisiejszych zawodów, który otworzy oficjalnie dzisiejsze zmagania. Chciałbym przywitać wszystkich państwa, obserwatorów, kibiców, jakby pan ich nazwał, a w waszym imieniu, moim własnym i gospodarzem dzisiejszego konkursu chciałbym przywitać gości, jakimi są ci, co tym zaprzęgami tutaj między nami prezentują. Zawsze tradycją jest tego spotkania z końmi jakieś lekkie takie rozmawianie na temat koni. Dzisiaj chciałbym państwu zaprezentować takie rozważanie, takie przemyślenie na temat piękna tych zwierząt. Otóż opatrzność tak to urządziła, że całość punktów, które miała, przeznaczyła na właśnie taki wizus, na piękno zewnętrzne. Koń, tak jak i człowiek, i tutaj są pewne relacje wspólne, ma zwłaszcza koń i kobieta, może bliżej jeszcze, mają takie, że relacje, że są bardzo, bardzo ładne zewnętrznie, natomiast mają wiele problemów wewnętrznych. To znaczy przewód pokarmowy jest znacznie upośledzony w stosunku do innych zwierząt, tak jak i człowieka. Mamy problemy i my, i koń. Mają też problemy psychiczne konie, tak jak i ludzie. Więc te aspekty bardzo, bardzo nas zbliżają. Ale zbliżają też na tej linii, że współpracując z nimi, możemy poprawić swoją psychikę i psychikę właśnie tych zwierząt. Bardzo często się tak dzieje, bardzo się często dzieje, że psychikę można poprawić sobie, dzieciom, wszystkim tym, którzy z końmi obcują na co dzień. Do takiego obcowania z końmi na co dzień bardzo, bardzo, bardzo namawiam. Jednym z celów Białoruskiego Towarzystwa Jeńczyckiego jest właśnie współżycie, swoje pochowanie i sądzę, że przyjście państwa tutaj o tym...